mamy hektar 70 pola i utrzymywaliśmy się wszyscy z tego pola. I było tak. Świnie do zabicia, zawsze taką dużą, dwie krowy, jałówka była i my się bulwersowali, bo musieliśmy te krowy paść. Kurmy mieli dużo. Było mleko, podstawa. No i chleb my tylko kupowali, nic więcej. Bo mama nie miała pieniędzy na taką coś, żeby nam kupować. Mama była krawcową i bardzo pięknie nas ubierała, bo z kawałku poszła do miasta, kupiła materii i szyła nam sama. Wszystko nam zszyła sama mama. Sukieneczki, lalkę taką, jeszcze do niedawna była ta lalka, ta koszmacia, no. Nie było, bo nie było za co kupić. No bo tak było. Mama nas naprawdę ładnie ubierała. W tamtych czasach to była jak mama żyła, to była udręka, bo to nie było niczego takiego. W sklepie nie kupił i jakby coś chciał, to musiał se upiec. Bo nie było w sklepie nic. Weszłeś do sklepu, nie było. I tak było, naprawdę. A nawet gdyby było, to za co kupić? Bo pieniędzy ludzie nie mieli na dawne czasy. Wesele były zawsze honorowe takie. Takie było na stołach wszystko. Było co zjeść. Gorzołki były, to się starali ludzie, na wesela to były obfite. Ciasta było, wszystko, nic nikomu nie brakowało, nic. Przede wszystkim bawili się niesamowicie pięknie. Co jest najważniejsze w życiu? No to najważniejsze w życiu to by było spokój.